W niedzielę w Tczewie odbył się międzynarodowy turniej, trzecie Grand Prix Tczewa w karate WKF. Wzięło w nim udział ponad 370 zawodników z 30 klubów z kilku państw. Dobrze w tej silnej obsadzie wypadli gospodarze zawodów, zawodnicy tczewskiego klubu karate do. Już po raz trzeci Tczewski Klub podjął się organizacji tak dużej imprezy. Do naszego miasta zjechały ekipy z całej Polski, ale też mocne drużyny z Rosji, Białorusi, Norwegii i Szwecji. Turniej był zorganizowany na świetnym poziomie. Oficjalnego otwarcia w obecności wszystkich zawodników, sędziów, trenerów i zaproszonych gości dokonał Przemysław Radiszewski W hali powiatowego Centrum Sportu karatecy rywalizowali, korzystając z prowadzonego przez sędziów nowoczesnego systemu wizualnego i online. Wynik podawany był na bieżąco na monitorach stojących przy tatami. Blisko 370 przeważnie młodych zawodników, dziewcząt i chłopców od rana do wieczora rywalizowało na siedmiu placach walki w wielu kategoriach. Najmłodsi karatecy liczyli 6 lat. Był podział na kategorie wiekowe, męskie i żeńskie. Rywalizowano indywidualnie i drużynowo w konkurencjach kata i kumite. Dobrze w tych silnie obsadzonych zawodach spisała się liczna ekipa gospodarzy, choć zabrakło kontuzjowanych asów. TKK Do Sensi Klub, Julii Sabieckiej i Dawida Stubby. Inni zawodnicy tczewskiej ekipy stanęli na wysokości zadania. Zdobyli łącznie ponad 20 medali, co dało wysokie czwarte miejsce w kategorii klubów. Zwyciężył Goken Gdynia przed białoruskim Legionem Mińsk i karate Shotokan Lemborg. Z ekipy TKK Do najcenniejsze sukcesy odnieśli Natalia Kuzioła, Natalia Stubba, Miłosz Sabiecki, Paweł Naborczyk i Konrad Martyniak. W tego rodzaju impreza nie tylko wyniki są ważne, w zawodach doświadczenie zdobyło mnóstwo młodych karateków. Dla wielu z młodych adeptów karate, był to pierwszy występ w życiu w tak dużym wydarzeniu i w takich okolicznościach.